Dzień dobry, witam prosto z Odessy, a wcześniej z Charkowa i z Kijowa. I na początku chcę powiedzieć, że w mojej ocenie sytuacja na Ukrainie jest znacznie lepsza niż się to przedstawia Polsce. Znacznie lepsza z punktu widzenia tego strategicznego celu, jak jest wciągnięcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Choć nie mówię, że łatwa, ale znacznie lepsza. Ani nieprawdziwa jest teza Kaczyńskiego, że Ukraina jest w rękach Rosji, ani sceptycyzm Olechowskiego, że przez lata się nic nie da zrobić, bo sytuacja wewnętrzna jest tak skomplikowana, ani dystans Tuska nie jest też właściwy. I pierwszy apel, zanim Państwu przedstawię szczegóły, wynik, jaki chcę zgłosić do polskich polityków, żebyśmy ponownie przeanalizowali, czy te schematy, które funkcjonują, te kalki, które w tej chwili są w Polsce rozpowszechniane przez głównych liderów sił politycznych, są na pewno prawdziwe. Bo po pierwsze, Janukowicz i Azarow zdaje się, że są politykami zdecydowanie proeuropejskimi. Więcej, będącymi w konflikcie z Rosją. Jest kompletnie inaczej niż przedstawia to Jarosław Kaczyński. Większość naszego prawie półtora godzinnego spotkania z Azarowem w piątek, w godzinach porannych, była poświęcona temu, że on nas przekonywał do swojej antyrosyjskości. Mówiąc o 5-letnim planie, w ramach którego Ukraina chce się całkowicie uniezależnić od dostaw gazu rosyjskiego. Mówiąc właśnie o takich nawet drobnych sprawach, z których sobie często nie zdajemy sprawy, że i Janukowicz, i Azarow nie byli zaproszeni na uroczystości związane z ponownym objęciem przez Putina urzędu prezydenta Rosji. Co się nigdy wcześniej nie zdarzało wobec polityków ukraińskich. I z całego szeregu innych drobnych okoliczności, o których ewentualnie później. A więc po pierwsze, Janukowicz jest bardzo i Azarow nastawiony na integrację europejską. W związku z tym wybitnie im zależy na ratyfikacji przez Parlament Europejski traktatu stowarzyszeniowego, co stwarza niesamowite pole dla dyplomacji europejskiej, ale także polskiej, wynegocjowania różnych demokratycznych standardów w zamian za tą ostateczną ratyfikację. A że to jest możliwe, potwierdzają rozmowy właśnie z tego ostatniego piątku. Bo po pierwsze, zgodzono się na to, że cały proces i skazanie Julii Tymoszenko będzie oceniał jakiś wybitny polityk europejski. Nie zaprzeczę, że brany jest pod uwagę Prodi. On jeszcze sam dogaduje różne techniczne warunki, aby ostatecznie przyjąć tę misję, ale jest zgoda Kijowa na to. Co to znaczy? No to znaczy, że jeśli będzie jakiś wyrok, który będzie krytycznie oceniał ten proces, stanowi to istotną przesłankę polityczną do tego, że można sobie wyobrazić jakiś jednak kompromis polityczny w tej konkretnej sprawie, która najbardziej bulwersuje opinię europejską, a właśnie skazania Julii Tymoszenko. Po drugie, Ukraina, i to był postulat pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, zaczęła proces zmiany kodeksu karnego. Jest gotowa na współpracę i z Brukselą, i z Warszawą, aby te zmiany były zgodne ze standardami, których oczekujemy. I to nam także potwierdził prokurator generalny, nie tylko premier Ukrainy. Więc to jest najlepszy czas, żeby się też i w tym obszarze zaangażować i być dużo bardziej aktywny niż do tej pory. No i wreszcie zgodziła się na to też Ukraina. To był też jeden z postulatów Julii Tymoszenko, żeby jak najszybciej rozpocząć obserwację tego procesu politycznego przed wyborami, które są zaplanowane na 29 października tego roku. A więc już teraz wysłać obserwatorów i pilnować tego procesu demokratycznego. Jest pełna zgoda i otwartość na to, żeby w dowolnym zakresie to się zaczęło jak najszybciej. Więc te trzy przynajmniej konkretne uzgodnienia z tej piątkowej wizyty pokazują, że jest pole kompromisu i warto jest prowadzić aktywny dialog z Ukrainą i z Janukowiczem. Teraz, jeśli chodzi o oczekiwania Julii Tymoszenko od Europy, a także i od Polski, to po pierwsze, ona oczekuje tego, żeby właśnie, tutaj jest ta zgodność, ci obserwatorzy jak najszybciej się pojawili. Zanim jeszcze będą tak zwane zatwierdzone listy kandydatów do parlamentu przez odpowiednią tam instytucję na Ukrainie. Że ta faza jest tak samo ważna jak wszystkie późniejsze. Po drugie, prosiła o to, żeby politycy, także polscy, ale również politycy europejscy, osobiście nie przyjeżdżali na Ukrainę, ale żeby namawiali i promowali przyjazd obywateli, kibiców z Polski, z każdego państwa europejskiego na teren Ukrainy, do Kijowa, oczywiście Lwowa, Doniecka i Charkowa, do wszystkich tych miast, gdzie będą rozgrywane mecze, żeby właśnie temu społeczeństwu ukraińskiemu dać nadzieję, że proces integracji nie jest zagrożony. I wreszcie jej kolejne oczekiwanie to jest doprowadzenie do tego, żeby właśnie ratyfikacja traktatu stowarzyszeniowego była skorelowana z różnymi działaniami
wymuszającymi zmiany demokratyczne. Więc to, co, na co się też wstępnie zgodziła strona rządowa. No więc przynajmniej w przypadku tych kilku punktów, to nie są wszystkie, ale w przypadku tych kilku punktów widać, że jest sens uprawiać aktywną politykę i nie ma sensu podzielać takiego sceptycyzmu i dystansu, który zapanował. Wreszcie spotkaliśmy się też w czwartek wieczorem z przedstawicielami innych sił opozycji ukraińskiej i z Europejską Partią Ukrainy, i z Ukraińską Samoobroną, i z reprezentującą w tej chwili Julię Tymoszenko, szefem bloku Julii Tymoszenko. I oni wszyscy oczywiście są bardziej radykalni w swoich oczekiwaniach i raczej postulują zamrażanie procesu integracji europejskiego, ale tego nie słyszałem od Julii Tymoszenko. No, proszę Państwa, wszystkie te fakty skłaniają mnie do takiego wyzwania, z którym chciałem tutaj dzisiaj się z Państwem spotkać, żeby być może z inicjatywy prezydenta Komorowskiego, wydaje się najbardziej właściwą osobą do tego, zorganizować takie ponadpartyjne spotkanie różnych polityków polskich i uzgodnienie od nowa taktyki, bo cel strategiczny wszyscy akceptują, a więc integrację Unii i Ukrainy, ale taktyka, jak do tego doprowadzić w ciągu najbliższych kilku miesięcy, wykorzystując okres do wyborów, no to jest przedmiot dzisiaj w Polsce sporu. Zupełnie inne stanowisko jest PiS-u, Platformy, inne stanowisko jest wreszcie nasze, czy innych partii politycznych. I warto byłoby w tej sprawie wypracować wspólnie. Ja mam wrażenie, że na Ukrainie wciąż jest ogromna fascynacja Polską. Mamy tam nieprawdopodobną taką kartę przetargową i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby albo w tym zespole Prodiego byli przedstawiciele Polski, albo żeby, jeśli Prodi się nie podejmie, to wróci do koncepcji promowania na przykład Aleksandra Kwaśniewskiego, który był brany pod uwagę również jako jeden z kandydatów, czy też zwiększyć na przykład znacznie obecność polskich obserwatorów już teraz, zanim się to jeszcze uformuje z pozycji Parlamentu Europejskiego. Więc jest wiele różnych rzeczy, które dzisiaj gdyby były jakoś dogadane i uzgodnione i wspólnie promowane przez wszystkich polskich polityków, to mielibyśmy szansę właśnie odegrania ponownie dość znaczącej moim zdaniem roli. Dlatego także, że właśnie Janukowicz jest w pozycji konfliktu z Moskwą i bojkotu ze strony Brukseli, a więc jest to wymarzona pozycja negocjacyjna dla Polski i nie można naprawdę stać założonymi rękami. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to są tylko moje, bez żadnego mandatu, można powiedzieć, sformułowane opinie, ale bardzo bym zachęcał, żebyśmy tej szansy nie zmarnowali, bo to naprawdę jest strategicznie dla nas jedna z najważniejszych kwestii w polityce międzynarodowej. Tyle mojego wstępu, proszę o pytania. Jak pogodzić się? Jak pogodzić ten apel mówiąc o tym, że tak warto rozmawiać tam z Ukrainą, prawda? Pan Janukowicz jest proeuropejski, chyba antyrosyjski, z tym, czego oczekuje Julia Tymoszenko, czyli jednak z tym politycznym bojkotem Ukrainy na Euro 2012. Ale to taki symboliczny bojkot, że politycy się nie pojawią właśnie na stadionach, moim zdaniem jest do przyjęcia. I wcale to nie stoi w przeszkodzie z tym, żeby się odbyły w tym samym czasie, nie na meczach, nie na stadionach, nie friendly, właśnie nie w takiej aurze, że wszyscy jesteśmy super, pijemy piwo, oglądamy mecze, tylko w takiej jednak negocjacyjnej, z różnymi stanowiskami, rozmowy dwustronne. Przecież za chwilę dojdzie w ciągu kilku tygodni, do oceny tego materiału, w oparciu o który została skazana Julia Tymoszenko przez Prodiego czy kogoś z tych europejskich polityków, to będzie bardzo ciekawy materiał do kolejnych negocjacji. Już sam fakt, żeśmy jednak rozpoczęli jakieś rozmowy, spowodował, zobaczcie Państwo, no jest jednak nieporównywalnie lepsza sytuacja samej Julii Tymoszenko. Owszem, ona jest po operacji, ona jest chora, leży i tak dalej, jest obolałą osobą, ale jednak no, przebywa w bardzo dobrych warunkach. Nie jest w więzieniu, jest w normalnym, cywilnym szpitalu. To nie jest żaden szpital dla więźniów czy dla skazanych, jest normalny, otwarty, publiczny szpital, gdzie było bardzo wielu prywatnych ludzi, jak myśmy wchodzili. Oczywiście ma oddzielne piętro, tam są jacyś strażnicy, ale to są bardzo dobre, można być komfortowe warunki, jakie tam stworzono. Też opieka medyczna jest na najwyższym poziomie i ona słowem się nie skarżyła teraz na to, w jaki sposób jest traktowana. Czyli władza była w stanie pod wpływem pewnej presji ugiąć się pod tym względem. I mi się wydaje, że to też jest fantastyczna nadzieja, że to, proszę Państwa, no nie ma lepszego sposobu na zagwarantowanie praw człowieka na Ukrainie, jak wciąganie Ukrainy do Unii Europejskiej. A samo blokowanie to jest tylko jakby właśnie takie izolowanie i wypychanie. Jeżeli Janukowicz teraz do wyborów, moim zdaniem wygra,
Tak oceniam tą sytuację po tym dniu, ale jest bardzo prawdopodobne, że wygra. Nie można tego wykluczyć w każdym razie. Jeżeli Janukowicz od tego czasu nie napotka się z żadną próbą wciągnięcia, jest całkowicie odizolowany, to jakie on będzie miał zahamowania czy zobowiązania, które by mu kazały po wyborach już jako kolejny raz legalnemu przywódcy Ukrainy wstąpić w ten dialog, prawda? Więc warto teraz to trochę się zaangażować. Nie można zapominać o Julii Tymoszenko. Trzeba to trochę podnosić, trzeba egzekwować te zmiany właśnie, o których mówiłem, ale rozmowa jest, na tym polega polityka, że nie ma czarno-białych rozwiązań, że albo bojkot, albo miłość. No nie, cała sfera pośrodku. A może pan opowiedzieć trochę o tym spotkaniu, jak ono wyglądało, jak długo trwało? Z Julią Tymoszenko. Proszę Państwa, więc trwało ono prawie półtorej godziny też, godzinę tam 20 parę minut. To było spotkanie, które najpierw było potwornie wzruszające. Czy widok byłej premier Ukrainy, która leży, nie może wstawać, która jest osłabiona, widać to cierpienie i zmęczenie na twarzy, wynikające z realnej choroby i ze śmierci też teścia, która miała dzień wcześniej miejsce. To było strasznie wzruszające. To jest wyjątkowo piękna, charyzmatyczna osoba, która wchodzi bardzo w taki bezpośredni, żywy, emocjonalny kontakt. No to jest, pozostawia takie niesamowite wrażenie. Na pewno to jest spotkanie, którego ja przez lata nie zapomnę, jeśli w ogóle. Po drugie, w ogóle nie chciała rozmawiać na swój temat. To byśmy oczywiście zaczęli od tego, ale to nie było zupełnie... Nie chciała tej rozmowy. Powiedziała, że się czuje dobrze, że sobie da radę, nie ma żadnego w niej lęku, strachu, żeby się o to nie martwić. Natomiast cały czas właśnie chciała rozmawiać na temat Ukrainy i tych wszystkich spraw demokratycznych. W zasadzie cała ta rozmowa dotyczyła właśnie różnego rodzaju jej sugestii, co trzeba zrobić, żeby wymusić pewne demokratyczne zmiany. Ja o niektórych z tych spraw tutaj mówiłem. Tam jest wiele szczegółowych takich uzgodnień, jak to, że nie będzie musiała być osobiście na rozprawie kasacyjnej, czego wcześniej oczekiwała strona rządowa czy prokuratura, żeśmy to uzgodnili w prokuraturze, że tego nie będzie. No już na takich wszystkich szczegółach nie ma sensu, żeby opowiadał, ale one były przedmiotem głównym tych rozmów. No i na końcu było bardzo miłe, bo kiedy się żegnaliśmy, no to też było niesamowicie wzruszające. Ona mnie ucałowała, przekazała wyrazy niesamowitej sympatii. Mówię o tym, bo to było rzeczywiście niesamowite. I takiej nadziei związanej z tym, że Polska, nie było to skierowane do mnie, bo to było raczej do Polski, do tradycyjnej dobrych relacji polsko-ukraińskich, że Polska będzie aktywna w tej chwili, w tej sprawie. I to zresztą mi daje taką teraz energię, żeby to powiedzieć, że jest takie oczekiwanie strony ukraińskiej, jest takie oczekiwanie też Tymoszenko, żebyśmy byli aktywni w tej sprawie. A trudno było zorganizować to spotkanie i czy pan po tym spotkaniu, nie wiem, zastanawia się, dlaczego politycy funkcyjni, jeśli można tak o nich powiedzieć, tak, albo z administracji rządowej czy z kancelarii prezydenta o takie spotkanie nie zabiegają? Dlaczego? Ja jestem trochę zaskoczony, że rzeczywiście chyba byłem pierwszym polskim politykiem i jednym w ogóle z pierwszych, który dotarł tam do Charkowa i do tego szpitala. To czy się w dużym stopniu jest wynika tego jakby autorytetu, który ma Verhofstadt, jego pozycji. On był bardzo dobrze też przez Azarowa oceniony jako premier, to było też bezpośrednio w tej rozmowie wyrażone. Ma silną pozycję europejską, więc on o to poprosił. Ja z nim o tym rozmawiałem od 2 tygodni. To nie jest tak, że to się nagle w ciągu jednego dnia urodziło, ale na początku był opór. Głównie negocjował Verhofstadt i z pozycji Parlamentu Europejskiego było uzgodnione. Ja zostałem tam w ostatniej chwili dopisany do tej listy, kiedy już była decyzja, że w ogóle ktoś jedzie, że to się już odbędzie. Dopiero, żeśmy o tym rozmawiali wcześniej, ale dopiero w ostatniej chwili żeśmy jakby ujawnili też chęć, że ja chcę być, kiedy już decyzja zapadła, bo wtedy było dużo łatwiej to doprowadzić. W zasadzie muszę powiedzieć, że ostateczna decyzja zapadła w czwartek, także w dniu mojego wyjazdu, że jest zgoda także na moją obecność na tych spotkaniach, a sama decyzja, jeżeli chodzi o spotkanie z Julią Tymoszenko, zapada tam w piątek rano po rozmowie z premierem Azarowem. Dziwi pana, że nikt z funkcyjnych polityków rządujących? Dziwi mnie. Ja w ogóle ten brak ambicji, takie pasywne podejście Polaków mnie rozczarowuje. Sobie to tłumaczę tym, że IPP, do którego należy Platforma, przyjęło takie środowisko, takie stanowisko jako całe środowisko europejskie, polityczne. No ale czy Bronisław Komorowski, czy nawet Aleksander Kwaśniewski powinni wywierać większą presję na ministra spraw zagranicznych, żeby był bardziej aktywny. No, naprawdę
panuje powszechne przekonanie wszystkich ludzi, z którymi ja się tam spotkałem, było ze 200 osób, z którymi się spotkałem w różnego rodzaju szczeblach, że Polska jest jakoś pasywna w tej chwili, że jest oczekiwane, żebyśmy byli bardziej aktywni, żeby, no może nie ma tej atmosfery, co w czasie pomarańczowej rewolucji, więc nie ma tego typu wieców, ale jednak jest potrzeba, żeby Polska tam jeździła i jak się popatrzy na to, co się działo w ostatnich kilku miesiącach, no to ta statystyka jest dosyć kiepska, jeżeli chodzi o polskie zaangażowanie. No, mam nadzieję, że w jakiś skromny sposób się przyczynia do tego, że się odblokujemy. I Sikorski, Komorowski, Tusk się odblokują i trochę zaczną działać. Ja wiem, że sytuacja jest niezręczna, bo Julia Tymoszenko jest jednak skazana. Ja nie przesądzam o tym, że ona jest winna czy niewinna. Tego nie wiem, ponieważ musi być traktowana po ludzku, nawet jeśli jest winna. I na pewno wielu procedur demokratycznych nie przestrzegano w czasie tego procesu. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale ja wiem, że dla części polityków takich rządowych to jest trudno się w tym momencie zaangażować. Ale może po to potrzebny jest ktoś z opozycji, prawda, czy spoza tych funkcyjnych, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że Sikorski czy Tusk mogą mieć kłopot przy tej sytuacji, która jest między Brukselą a Kijowem, żeby się, czy przy tych dążeniach poprawy stosunków z Moskwą, żeby się bardzo angażować w ten. Ale wtedy się uruchamia Kwaśniewskiego, jak nie Kwaśniewskiego, to pani Kota albo kogoś jeszcze innego, to po prostu z jakąś grupą polityków europejskich próbuje to od nowa ożywić. Wie pan, że te słowa proeuropejskości i antyrosyjskości Janukowycza brzmią w Polsce dość ekscentrycznie. Jest taki, i na salonach europejskich również, bo wiemy, co mówi Unia Europejska, że dopóki Julia Tymoszenko będzie traktowana tak, jak jest traktowana, no to jednak ta droga do Unii Europejskiej, Ukrainy będzie przyblokowana. Bo w sensie standardów demokratycznych to nie jest to zachowanie zachodnie czy europejskie. Ale no, proszę mi uwierzyć, przez godzinę 30 minut rozmowy ja nie słyszałem tam w tych żadnym nawet tonie, ja już nie mówię o jakichś tezach, jakiegokolwiek dystansu do Europy. Tam jest wręcz ogromne parcie ze strony Azarów. To był dla mnie szok, bo przecież jak do tej pory w Polsce, w tych opiniach, które są w mediach, to byłem przekonany o tym, że to jest polityk właśnie pochodzenia prosowieckiego, uwikłany właśnie tam w te elity rosyjskie. Naprawdę, no, przynajmniej on to deklaruje, może oszukuje, może tego, ale dzisiaj... Może deklaruje po to, żeby pan nam o tym opowiedział. Może jest dzisiaj w pozycji takiej, no ale mówił to przede wszystkim do Verhofstadta. Wie, że on, tuż przed naszą rozmową była się rozmowa premiera Rosji z Martinem Schulzem na temat ostatecznego zamknięcia tych negocjacji dotyczących Prodiego, prawda? Myśmy tam chwilkę czekali, aż oni zakończą też prawie godzinną rozmowę, która się odbywała między nimi. Więc to są wszystko rzeczy, które pokazują, że jednak tam się odbywa ruch z drugiej strony, że to nie jest tak, że jak dzisiaj się w Polsce łatwo przedstawia, że jest kompletnie zablokowany. Nie, oni rozmawiali i te decyzje, które zapadły, pokazują, że Ukraina chce pokazać swoją twarz. Być może do tej pory ten proces, taki bojkot miał uzasadnienie, ale teraz trzeba, nie zapominając o wszystkich sprawach, bez nadmiernego hura, ale jednak step by step ruszyć z tymi dialogami. No dobrze, pan się zajął tutaj rozwiązywaniem problemów na Ukrainie, a sam ma problemy w swojej piaskownicy. Jak pan zareaguje na to odejście działaczy z Wrocławia? Proszę państwa, no naprawdę proszę, to jak może odejść ktoś z ruchu, kto został wyrzucony? Może pan mi to wytłumaczyć, czy może ktoś odejść, kto został wyrzucony? Znaczy sytuacja się powtarza co któryś raz. My wyrzucamy kogoś z ruchu Palikota, bo przywłaszczył sobie pieniądze, bo używał bez zgody naszej nazwy do zbierania składek i budowania własnej fundacji, jak ten komuner z Wrocławia. Zarząd podejmuje decyzję o usunięciu tego człowieka z Kalisza, wcześniej teraz tego z Wrocławia. My o tym nie informujemy publicznie, bo nie ma się czym chwalić, że kogoś wywalamy, że się nie źle zachowywał. Po czym ta osoba wyrzucona od nas, która kiedyś zresztą była w SLD, odeszła 3-4 lata temu z SLD, przyszła do ruchu Palikota, narozrabiała, została wywalona i teraz idzie do SLD i Leszek Miller po raz któryś publicznie kłamie, mówiąc o tym, że ktoś odszedł z ruchu Palikota. Z ruchu Palikota zostali ludzie wyrzuceni, ale nawet gdyby było tak, że odchodzą, to ja bym się bardzo cieszył, że jest próba zmiany SLD. Niestety ci ludzie, których przyjmuje Leszek Miller i te osoby z Wybrzeża i z Wielkopolski, teraz z Dolnego Śląska, są to ludzie, którzy właśnie niestety, no szkoda, że Miller tak niszczy jakoś polskiego życia partyjnego, bo jak ktoś oszukał w jednej partii, dlaczego ma nie oszukać w drugiej? A szuka pan jakichś zastępców na przykład w SLD? Proszę państwa, jeśli chodzi o SLD, to my się głównie oganiamy od przyjmowania, bo nie chcemy zatrzeć różnicy między SLD a ruchem Palikota. Millerowi na tym zależy właśnie, żeby odnowić tą starą lewicę, przyjmować ludzi w ruchu Palikota i stworzyć wrażenie, że to już nie jest ta stara lewica, dlatego tak chętnie się z tym obnosi. Jestem pewien, że w najbliższych tygodniach znów będą jakieś tego typu wydarzenia, ale to naprawdę
No, nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeśli mogę do Ukrainy jeszcze wrócić na chwilę. Pan powiedział o spotkaniu z prokuratorem generalnym, tak? Zastępcą prokuratora generalnego. Tak, czy jakieś szczegóły, bo pamięta pan reakcję na apel pana prezydenta Komorowskiego, kiedy on tam apelował o zmianę prawa i słyszeliśmy, a właśnie przeczytaliśmy w komunikacie pewnego deputowanego, że uprzejmie dziękuję Ukraina, ale prawda, zmiana tego prawa spowoduje chaos. No to był dla mnie jedno z największych zaskoczeń tego spotkania. To co oni zamierzają zmienić? No wie pani, szczegóły tych zmian nie jesteśmy w stanie zreferować, bo kodeks karny bardzo skomplikowana rzecz, ale generalnie rzecz biorąc, oni, co jest najważniejsze, są otwarci na dialog na temat kierunku tych zmian. Po pierwsze, rozpoczęli pracę, są gotowi je konsultować, oczekują nawet na to, że Bruksela lub Warszawa wydeleguje jakichś ludzi, nie wiem, z Fundacji Helsińskiej, z jakichś innych niezależnych instytucji, którzy się zajmują od lat prawami człowieka w Polsce czy w Europie i którzy po prostu będą obserwowali kierunek tych zmian, jakoś doradzali, jest otwarcie na to. No, to padło i z ust premiera, i z ust prokuratora generalnego. Zresztą była bardzo duża delegacja, kilka osób tej prokuratury. Oni mówili o dosyć szczegółowych kwestiach. Ich teraz pani nie powtórzę, bo to są, nie mam tych notatek przy sobie, które mówią o którym paragrafie co i tak dalej, ale to jest naprawdę, wygląda na chęć dużego otwarcia. W związku z tym no, naprawdę nie można tego zmarnować, chociażby dla takiej zwykłej zasady, że no, potem ktoś nam powie, myśmy chcieli, tylko nikt z was nie był tym zainteresowany. Czy ten apel pana o to, żeby ponad partyjnymi podziałami coś tam zrobić w sprawie kierunku prac na Ukrainie, przyjmie jakąś formalną postać, coś pan napisze? Ja zwrócę się do prezydenta Komorowskiego z prawego ożdo, żebyśmy się spotkali. Ja bym przedstawię też jeszcze więcej takich różnych szczegółów związanych z tą wizytą. To panu co rekomenduję, ale ja zdaję sobie z tego, że jest pewna trudność dla niego, czy chcą uwierzyć, czy nie, czy pozostać w tym sceptycyzmie, który się ugruntował jakoś w Polsce. A naprawdę warto nawet stracić na tej próbie poprawy sytuacji na Ukrainie, niż czekać, jak to się samo zrobi, bo samo się nie zrobi.